W najbliższym czasie będą również zgłaszane ustawy, na które społeczeństwo czeka, dotyczące podatków, dotyczące sfery socjalnej, dotyczące wsparcia polskiej rodziny i dzietności, dotyczące rozwiązań, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom. Bardzo będę prosił, byście Państwo obserwowali, interesowali się tymi ustawami. One będą zawsze związane z dyskusją społeczną, z konsultacjami. Zawsze będą również próbą znalezienia kompromisu między rozbieżnymi często interesami różnych grup społecznych. Ale nie cofniemy się i będziemy te plany, które zapowiedzieliśmy w wyborach, realizować. Również chcę jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałem na konferencji miesiąc temu, po wyborach. Dziękując wszystkim, którzy pomogli nam, naszej liście, w tym znakomitym wyniku wyborczym. Przygotowujemy się już do wyborów samorządowych, które będą za 3 lata. Również tu, na terenie Grudziądza, będziemy wzmacniali nasze struktury, będziemy wyszukiwali kompetentnych, przygotowanych, uczciwych, to chcę bardzo mocno podkreślić, kandydatów, którzy w tym długim marszu będą również przygotowywali się do przyszłych wyborów samorządowych. Natomiast nasi przedstawiciele w Radzie Miasta, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego będą, również my będziemy do tego starali się, będziemy starali się w tym ich wspierać, będą pokazywali również patologie, jakie są w mieście, będą pokazywali to wszystko, co jest znane mieszkańcom Grudziądza, związane z działalnością Platformy Obywatelskiej, niepodzielnie rządzącej Grudziądzem od wielu, wielu lat. Witam Państwa serdecznie bardzo. Ja jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że udaje nam się wspólnie razem z panem Krzysztofem Ardanowskim tutaj zorganizować państwa, u Państwa biuro. Chcę powiedzieć tak, że jest to, ma być to miejsce nasze wspólne, miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i swoje sprawy zasygnalizować, to co im się nie podoba. Biuro będzie czynne codziennie, od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku rano od 10 do 14 i po południu również. Także każdy będzie mógł przyjść tutaj i o swoich sprawach powiedzieć. Ja tym samym chcę powiedzieć, że tutaj realizuję pierwsze swoje zobowiązanie przedwyborcze, ponieważ zobowiązałam się do tego przed wyborami, że otworzę tutaj biuro. Tak się składa, że otwieramy to razem, wspólnie. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo dobre miejsce do wspólnej pracy. To po pierwsze. Po drugie chciałam powiedzieć Państwu, że to jest z tych ogólnych spraw. Ponieważ ja się zajmuję tak naprawdę edukacją od całe swoje życie i chcę powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani do spełnienia przedwyborczych obietnic dotyczących edukacji. Rozpoczęły się prace już, są na finiszu tak naprawdę, prace dotyczące 6-latków, czyli już jeszcze przed świętami wejdzie zmiana ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, w jakim będzie można, to rodzice będą decydowali o tym, czy dziecko posłać w wieku 6 czy 7 lat do szkoły. I to jest pierwsza obietnica, będzie realizowana. Następne tak zwane godziny karciane będą również zlikwidowane. Nauczyciele wiedzą, co to znaczy, oni się na pewno z tego ucieszą. Pewnie pytania będą dalsze. Co z gimnazjami? Bo to jest takie bardzo taki gorący temat i też przez media mocno jakby eksponowany. Więc pani minister Anna Zalewska mówi jednoznacznie, gimnazja będą zlikwidowane. Nie będzie to oczywiście raptowna sprawa. Trzeba to zrobić, natomiast nie w tym roku. Musimy się do tego mocno przygotować i właśnie rozpoczynamy w tej chwili konsultacje wśród nauczycieli, wśród fachowców, ale także i rodziców.
jak to zrobić, jaką drogą pójść, na pewno ta sprawa będzie załatwiona. Głównie nam chodzi o to, żeby również liceum ogólnokształcące trwało 4 lata, a nie 3 lata, bo wszyscy, którzy znają się na edukacji, wiedzą, że to, co w tej chwili jest, nie spełnia swoich oczekiwań. I jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o edukację. Na pewno w tym roku dzieci po 6 klasie szkoły podstawowej nie będą pisały sprawdzianu, który do tej pory był. Czyli żeby pójść do gimnazjum, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma, chciałabym do Państwa zaapelować, żebyście nie straszyli rodziców i dzieci. Wszystko będzie następowało spokojnie, bez emocji. Każdy znajdzie swoje miejsce w nowym systemie oświaty. A naprawdę głównym celem zmian jest dobro dziecka. Dobro dziecka, ponieważ dzieci obecnie, młodzież obecnie nie jest dobrze przygotowana do dalszej drogi życiowej i to o tym wszyscy wiemy. Zwłaszcza ci, którzy wykładają na uczelniach, mówią to bardzo wyraźnie. Młodzież jest niedouczona. Trzeba to zmienić. O pewnych rzeczach, które się w Grudziądzu dzieją. Jedna sprawa to jest oczywiście szpital. Temat obecny właściwie w naszym mieście od wielu miesięcy. Nie chciałbym się powtarzać w pełni, ale powiem tylko, że sytuacja szpitala jest dramatyczna. Tak naprawdę dramatyczna jest sytuacja samego miasta. Miejmy nadzieję, że zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, oceniając budżet, na nasz wniosek ustosunkuje się do tego, co można w tej sytuacji zrobić, ponieważ przypominam, że w połowie przyszłego roku zapadają terminy, w których konieczne jest, będzie zgodnie z ustawą podjęcie decyzji albo o likwidacji szpitala, albo o jego przekształceniu w spółkę, co w jednym i w drugim przypadku w praktyce oznacza dla miasta bankructwo, ponieważ nawet w tym łagodniejszym wariancie oznacza, że miasto musiałoby wziąć ze szpitalnych długów około 400 milionów złotych na swoje barki, co jest wykluczone i nie wchodzi w rachubę, więc w tym zakresie będziemy starali się dalej zmusić wreszcie władze Grudziądza do jakiejś reakcji. Druga rzecz, o której również już mówiłem, ale krótko powiem, to odkryta praktyka, jaką pan prezydent uprawia od kilku lat, wyprowadzając, w naszej ocenie nielegalnie, dlatego zainteresujemy tym i posłów, ale przede wszystkim rzecznika dyscypliny finansów publicznych, ponieważ okazuje się, że prezydent Grudziądza, jako chyba jedyny w Polsce, mam nadzieję, jako zgromadzenie wspólników spółek komunalnych od lat wyprowadza ogromne, milionowe kwoty na finansowanie zawodowych klubów sportowych, co może poza budżetem miasta. Oczywiście prezydent, który, przypominam, nie jest fizycznie właścicielem tych spółek, jest jedynie reprezentantem właściciela, jakim jest gmina miasto Grudziądz, może ze spółki na zewnątrz wyprowadzić tylko pieniądze w jeden jedyny sposób, w postaci dywidendy i poprzez budżet miasta. Okazuje się, że w Grudziądzu od wielu lat praktykowany jest zupełnie inny sposób. Będziemy się starali temu przyjrzeć i te praktyki uniemożliwić i ukrócić. Z innych spraw pozwolą Państwo, że wyrażę jako szef ruchu dla Grudziądza, jako radny, radość z tego, że nasi posłowie razem w jednym biurze będą działali. Myślę, że teraz nasz głos będzie jeszcze bardziej słyszalny, również w Sejmie. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że zupełnie kuriozalne wypowiedzi mieliśmy ostatnio ze strony innego parlamentarzysty z Grudziądza, pana posła Tomasza Szymańskiego, który najpierw w Sejmie, następnie w wywiadzie na konferencji udzielonej w naszym mieście i opowiada rzeczy niestworzone. Jest to, tak jak słusznie pan poseł zauważył, kompletna histeria, opowiadanie bzdur, opowiadanie o tym, jak to Prawo i Sprawiedliwość nie spełni swoich
zapowiedzi. Ja akurat jako osoba, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, jestem zupełnie spokojny co do tego, zupełnie zapowiedzi zostaną zrealizowane i te socjalne, i te dotyczące rodziny i wieku emerytalnego. Natomiast stawiam Prawo i Sprawiedliwości bardzo stanowczy wymóg jako osoba głosująca na tę partię, aby zostały też spełnione wszystkie wymagania, wszystkie obietnice dotyczące poważnego rozliczenia z wszystkich afer, z wszystkich przekrętów, jakich dopuściła się Platforma Obywatelska w ciągu ostatnich dwóch kadencji, i mam nadzieję, że w tym względzie się też nie zawiodę. I w związku z tym ja jestem w stanie zrozumieć, że pan poseł Szymański wpadł w histerię, widocznie ma się czego bać, natomiast no, opowiada rzeczy niestworzone. To jest jedna rzecz. Natomiast chciałbym od razu powiedzieć, korzystając z tego, że pani poseł, tak jak powiedziała, zajmuje się oświatą, to chciałbym powiedzieć, że no zupełnie niesamowita sprawa miała miejsce bodajże kilka dni temu, w piątek, gdzie w tej histerii, w którą wpadła Platforma Obywatelska, doskonale wpisały się władze Grudziądza, ponieważ uważam za kuriozalną rzecz, aby poseł Szymański organizował spotkanie z dyrektorami grudziąckich szkół, nie tylko zresztą grudziąckich, tylko całego powiatu. Odbywa się to w godzinach pracy. Na spotkanie z panem posłem zostają na to spotkanie zgonieni wszyscy dyrektorzy. Na to spotkanie przychodzi wiceprezydent Grudziądza. I tak, pan Ślusarski, i dokonuje się tam no, ordynarnej indoktrynacji dotyczącej polityki obecnego rządu, jeśli chodzi o oświatę. Wygaduje się niestworzone rzeczy, jakby zapominając, że co by nie powiedzieć, to ten rząd decyduje i za pieniądze tego państwa finansowana jest również grudziądzka oświata. Uważam, że to jest coś zupełnie niesamowitego. Myślę, że tego typu praktyki powinny spotkać się z odporem, ponieważ no, kiedy się słucha tych ludzi, ja kiedy się spotykam i próbuję, słucham czasem również głosu niektórych dyrektorów czy nauczycieli, to próbuję im, tłumaczę im to w jeden prosty sposób. Ludzie, słuchajcie, o czym PiS mówi. PiS mówi o likwidacji gimnazjów, a nie o likwidacji gimnazjalistów. Natomiast w tym, co opowiada poseł Szymański, z tego można by wywnioskować, że przewidziana jest likwidacja gimnazjalistów. To myślę, że są niestworzone rzeczy. Ja tylko na koniec powiem, że no sam jako ojciec dzieci, które już miały okazję posmakować gimnazjum, mam na tyle młode jeszcze dzieci, to mogę powiedzieć jedno. Jestem przekonany, że gimnazja należy tępić na lądzie, morzu i w powietrzu. Wszelkimi możliwymi sposobami, i jednym z warunków również, na które bardzo liczę i obietnic, których spełnienia się stanowczo domagam, to jest przywrócenie normalności w polskim oświacie, jednolitego systemu wychowania, ponieważ uważam, że ta reforma z gimnazjami okazała się kompletnym nie wypalę. To jest moje prywatne zdanie, natomiast no, chciałbym, żeby ta informacja dotarła też do Ministerstwa Oświaty, żeby dotarła też do pani wiceminister, która jest z Grudziądza, ponieważ wiem, że pani Marzena wybiera się tutaj lada moment, chce się spotykać z nauczycielami, no, żeby miała świadomość, że władze miasta zadbały o to, aby pranie mózgów dyrektorom szkół urządził wcześniej pan poseł Tomasz Szymański, co uważamy skandalem. Zachowanie pana prezydenta w trybie już dość znanym, mianowicie związanym ze sprzedażą bloków przy ulicy Libelta i Żeromskiego. Szanowni państwo, gołosłowność prezydenta, albo też wprost, tak jak mówią o tym mieszkańcy, okłamywanie ich po raz wtóry miała swoje miejsce. Powtarza się. Na ostatniej sesji, w zasadzie listopadowej, pan prezydent deklarował powrót do sytuacji pierwotnej.
Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja bloków przy ulicy Liberta Jeromskiego. Te transakcje sądownie zostały unieważnione. W trzech instancjach w zasadzie sprawy zostały rozpatrzone. W zasadzie tryb nakazowy mówił o tym, aby prezydent uwzględnił sytuację pierwotną, czyli pierwotną wysokość czynszów na poziomie 4 zł. No niestety, pomimo deklaracji składanych zarówno na posiedzeniu Komisji Wspólnych Wszystkich Radnych, pomimo deklaracji prezydenta Roberta Malinowskiego na sesji Rady Miejskiej o powrocie do starych stawek czynszowych, nastąpiła zmiana tych czynszów na wysokość dużo wyższą. W zasadzie czynsz został podwojony i to decyzją już z 26 października w zarządzeniu prezydenta. Prezydent po raz drugi skłamał, oszukał mieszkańców, bo tak należy powiedzieć, bo pierwszy raz Państwo doskonale pamiętacie, kiedy polecił mieszkańcom, aby poszli do domu i złożyli wnioski o wykup tych lokali, w momencie, kiedy te lokale zostały już notarialnie sprzedane, kiedy on osobiście, bo wszystkie decyzje związane ze sprzedażą bloków, z podwyżkami czynszów, muszą mieć sygnaturę prezydenta, muszą mieć podpis. Taki jest wymóg. Wszystkie uchwały, które są podejmowane przez Zgromadzenie Wspólników, niestety, ale mają podpis prezydenta tego miasta. No jest to taka nieprzyjemna informacja, niechlubna. Czekamy na finalne rozstrzygnięcie, także związane ze zwrotem pieniędzy. Miasto poniesie z powodu bardzo złych, bezprawnych decyzji prezydenta miasta szalone koszty. Będą oczywiście to wielomilionowe odszkodowania, zwroty pieniędzy, gotówki, ale także koszty sądowe, które dzisiaj już kształtują się na poziomie 300 tysięcy złotych. Za te 300 tysięcy złotych można byłoby zbudować kawałek chodnika, naprawić jakąś ulicę. No niestety pan prezydent, pomimo tego, że mając świadomość, że sprawy kolejne zostaną w instancjach kolejnych przegrane, składa wnioski o kasację, naraża budżet miasta i mieszkańców Grudziądza na straty. To taka informacja z ostatniej chwili. Sprawiedliwości skazali kilka osób, które naszym zdaniem są godne i przygotowane do tego, by pełnić funkcję wojewody. Zarówno osób na stanowisko wojewody, jak i na stanowisko wicewojewody. Te osoby zostały zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do pana ministra Błaszczaka. Jest to jego decyzja, jest to właściwie decyzja pani premier, ale bezpośrednim nadzorującym wojewodów jest pan minister Błaszczak. Jestem absolutnie przekonany, że będą to silne kandydatury, które będą dobrze zarządzały województwem. Również chcę po raz kolejny przypomnieć Państwu, że chodzi o to, by ci wojewodowie byli sprawnymi, kompetentnymi przedstawicielami rządu w terenie. Oni nie mają reprezentować poszczególnych grup interesu z województwa bądź poszczególnych regionów województwa, jak próbuje się cały czas suponować, że to Bydgoszcz musi mieć wojewodę, czy Toruń musi mieć wojewodę. To mają być ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowani merytorycznie, jeszcze raz to powtórzę, do reprezentowania rządu. To są ministrowie w terenie. Wiem, podobnie jak i pani, że na dzisiaj na rozmowy do Warszawy został wezwany jeden z kandydatów, pan Mikołaj Bogdanowicz, wiceburmistrz Kruszwicy. Dzisiaj również już na ten temat mówiłem. Jest to poważny kandydat. Kandydat, którego na pewno byśmy się nie wstydzili jako mieszkańcy tego województwa, ale to, czy będzie to pan Bogdanowicz, czy będzie to ktokolwiek inny z grupy osób zgłoszonych, jest to suwerenna decyzja pani premier i ministra Błaszczaka. Zaczekajmy jeszcze kilkanaście godzin i się dowiemy, czy pan Bogdanowicz będzie wojewodą. Ja widzę wiele pozytywów, tak na marginesie, gdyby osoba pana Bogdanowicza została zaakceptowana w Warszawie. Przede wszystkim może to wreszcie ten jakiś odgrzewany kotlet w postaci konfliktu bydgosko-toruńskiego spróbuje zażegnać, bo jest to człowiek jednak spoza tych dwóch miast stołecznych. Zresztą wydaje mi się, że byłoby jakimś absurdem, gdybyśmy próbowali przy obsadzaniu stanowisk decyzyjnych w administracji, czy też w instytucjach od administracji rządowej zależnych, kierowali się miejscem zamieszkania kandydata, a nie jego kwalifikacjami. Zaczekajmy kilkanaście godzin, powinno się to wyjaśnić. Panie redaktor, gdybyśmy nie mieli
przekonania, że jest jedną z kilku osób nadających się, to byśmy go nie zgłaszali. Jest człowiekiem mającym spore doświadczenie w administracji, jest człowiekiem znającym województwo kujawsko-pomorskie, jest, co jest może również nie bez znaczenia, osobą młodą, dynamiczną, pełną jeszcze entuzjazmu do tego, co będzie robił. Może zaletą młodości jest to, że czasami ludzie młodzi nie wiedzą, że niektórych rzeczy nie da rady zrobić, ale to tym bardziej dobrze o nich świadczy. Więc myślę, że nie deprecjonując innych kandydatów, których zgłaszaliśmy, jest osobą na pewno wartą rozważenia. Nie sądzę, żeby Bydgoszcz wrzała z powodu tego, kogo minister wyznaczy na wojewodę. Dla mnie nie jest sprawą istotną i powtarzam to po raz enty, skąd pochodzi wojewoda. Ja będę go rozliczał i to jest jego odpowiedzialność przed ministrem w Warszawie, również przed nami, którzy bierzemy odpowiedzialność za wojewodów, ze sprawnego zarządzania województwem i realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, również z pomocy dla posłów, dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w realizacji tych zadań, do których się zobowiązaliśmy. Że są zbierane podpisy nie tylko w grudziąckich szkołach, w wszystkich szkołach, przynajmniej w naszego województwa. Niestety jest to bardzo przykre, że nauczyciele się posuwają do tego, żeby na wywiadówkach nas wysyłać, podkładać listy z podpisami przeciwko likwidacji gimnazjów, przeciwko reformie, którą mamy zamiar wprowadzić. Mamy tą świadomość, pani minister również ma tą świadomość, bo ostatnio na Komisji Edukacji, do której należę, była na ten temat mowa. Z ubolewaniem muszę to stwierdzić, że tak się dzieje. Niestety, tak jak tutaj pan Andrzej, pan Radny mówił, że to niestety się dzieje i na to nic nie możemy w tej chwili zrobić, tak? Możemy tylko apelować do nauczycieli, do ich rozsądku i tak naprawdę im tego nie wolno robić. Natomiast konsekwencje wobec tych nauczycieli, którzy to robią, powinni wyciągać dyrektorzy. Ale dyrektorzy z kolei są wzywani na tego typu operatywki, jak tutaj pan radny powiedział. I niestety koło się zamyka. Jesteśmy w tej chwili bezradni, jeśli chodzi o te podpisy. Niestety. I oburzeni, powiem szczerze. Bardzo się cieszymy z awansu pani Marzeny Drab. Funkcja podsekretarza stanu w ministerstwie jest ważną i odpowiedzialną funkcją. Myślę, że to również dla nas i dla naszych planów reformowania edukacji w województwie kujawsko-pomorskim jest to wartość dodana, tak, że Marzena pomoże nam również w realizacji tego zakresu, za który będzie również w ministerstwie odpowiadała. Natomiast kończy się ten okres takiego troszkę, przepraszam za wyrażenie, chaosu związanego z okresem powyborczym. Sejm na najbliższym posiedzeniu ustali, pan marszałek Sejmu, pan marszałek Kuchciński ustali harmonogram posiedzeń Sejmu w najbliższych miesiącach, ponieważ my do tej pory sami jesteśmy zaskakiwani, czy też nie do końca wiemy, kiedy musimy być w Warszawie. Niezwłocznie po tym, kiedy zostanie ustalony harmonogram prac Sejmu, organizujemy duże spotkanie struktur Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, by pewne rzeczy uporządkować. Ja Państwu to obiecałem, słowa dotrzymam. Również ustalimy, w jaki sposób zacznie funkcjonować wreszcie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Ruchu dla Grudziądza w Radzie Miasta. Dajcie nam Państwo jeszcze parę dni. Te sprawy będą w najbliższym czasie uporządkowane. Realizowana. Podpisy ciągle są jeszcze zbierane. Oczywiście sprawa ta wymaga trochę poświęcenia więcej czasu, szczególnie z osobami handlującymi, dlatego że są to ludzie przeważnie bardzo zajęci. To są osoby, które niestety głównie koncentrują się na ciężkiej pracy, obsługi swoich stoisk na targowiskach. I w zasadzie wymaga ta inicjatywa jak gdyby szczegółowego wytłumaczenia. Na to potrzebujemy niestety, ale trochę więcej czasu, ażeby wdrożyć tą inicjatywę, aby przekonać i w pełni przedstawić uzasadnienie
wszystkim osobom handlującym, dlatego prosiłbym jeszcze o cierpliwość. To jeszcze potrwa na pewno około 10 dni. No, chcielibyśmy, czy tyle aż, to nie wiem, raczej będziemy musieli to przyspieszyć. Właśnie jesteśmy już gotowi do złożenia tego wniosku, a my chcielibyśmy, żeby to znalazło się na tej sesji ostatniej w tym roku, na której, z tego co wiemy, jest planowane również przyjęcie budżetu. Czy do tego przyjęcia dojdzie, to nie wiemy, ponieważ zobaczymy, jaka będzie opinia i co Regionalna Izba Obrachunkowa powie na nasze wątpliwości, które zgłaszamy do tego budżetu. Natomiast na pewno do końca tego roku chciałbym, aby ta uchwała została przyjęta, ponieważ no ona będzie miała skutki budżetowe, w związku z tym do końca, na ostatniej grudniowej sesji będzie dyskutowana i głosowana.